Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. A dokładnie będzie to seria wakacyjna, w której naszym zadaniem będzie wypełniać wszystkie wakacyjne cele, jakie są tylko dostępne w The Sims 2. Tutaj są wszystkie ładnie wypisane w takim dzienniczku podróży, pamiątki z wakacji. I tak, mamy tutaj zaliczoną już wyspę Twiki, ponieważ na niej jesteśmy i przypadkiem także zaliczyłam wyspę Takemizu, bo pomyliłam się na początku i zamiast na wyspę Twiki pojechałam na Takemizu, a chciałam zacząć od wyspy Twiki, także mamy już zaliczone te dwie miejscówki, chociaż w Takemizu jeszcze nie byliśmy, dopiero będziemy. Na razie zajmujemy się tylko wyspą Twiki i wszystkie cele do wyspy Twiki będą rozpisane w opisie oraz podam także link do tego, skąd wzięłam te cele, bo sama ich nie spisałam wszystkich, po prostu znalazłam je w internecie, żeby mi było łatwiej. I tam możecie sobie je przeczytać. Na razie są tylko to właśnie dotyczące wyspy Twiki oraz takie ogólne dotyczące wszystkich tych wakacyjnych miejscowości. Mamy tutaj moją simkę Allison, pokazuję teraz jej wspomnienia. Tak, dogrywam ten kawałek, ponieważ mi wyciszyło niestety i odcinek miał się pojawić w niedzielę zamiast rodzinki, a niestety się nie pojawił, ponieważ zauważyłam, że właśnie mam wyciszony początek i to byłoby bez sensu. Dlatego będziecie mieli pewnie to w kolejną niedzielę, czyli dla was to dzisiaj. No i cóż, mamy sobie Allison, teraz wam pokazuję, jak ona w ogóle chyba wygląda, tak ogólnie. No i cóż, będziemy zaraz robić pierwsze zdjęcie, więc tutaj czytam tak pokrótce te zadania, które musimy zrobić, dlatego sobie to pominiemy. Powiem tylko teraz, że tam zrobię pierwsze zdjęcie dla niej i potem jedziemy od razu na parcelę publiczną, żeby kupić sukienkę z trawy, ponieważ chciałam, bo potrzebuję jej do tańca hula, chyba, jeśli się nie mylę, bo jest takie zadanie, żeby właśnie tańczyć taniec hula w sukience i się go nauczyć, więc chciałam od razu sobie ją kupić, no i ogólnie zobaczyć, co tam będzie na tej miejscówce, spełnić jakieś kolejne zadanie. Dlatego ja teraz nie przedłużam. Zapraszam was już do normalnej rozgrywki i widzimy się na parceli publicznej. Prawdopodobnie będzie to molo. Zostaliśmy, moi drodzy, na molu. Ja jeszcze tylko dodam, że po pierwsze mamy pieniążki, ponieważ dodałam jej je kodem oczywiście. Tutaj nie ma żadnych takich sztywnych zasad, że trzeba samą zarabiać jak dalej. Chodzi tylko o to, żeby spełnić cele, więc po prostu ułatwiłam jej zadanie, żeby już miała za co sobie szaleć. O, możemy od razu kupić tutaj potem niespodziankę na sobą, ale to jak już zgodniejemy. Tak, niech sobie kupi ten strój. Czy nikogo nie ma, widzę. Ale nie ma celu, żeby kupić pamiątkę z wakacji. Dziwne. A ja i tak kupię, bo pamiątki nam się przydadzą. I to będzie w pełnych strojach na pewno. Daleko, daleko, daleko w tyle za moimi modami. Jeszcze dalej. Aż się zwiesiło. Simsy nie nadążają za mną. Aha, no i tak. Co do tej serii, to prawdopodobnie będzie się pojawiała na przemian z rodzinką następczą, czyli w co drugą niedzielę. Ale jeszcze nie jestem tego pewna, bo jak mi się będzie fajnie nagrywało, to może i się pojawi jakoś w tygodniu, jakoś częściej. Zobaczymy. Ale oficjalnie to jest co druga niedziela na zmianę z rodziną zastępczą. Gdzież ten strój? Czy ja go ominęłam? Pewnie tak. Czy w ogóle da się kupić tą sukienkę z trawy? Tak mi teraz przyszło do głowy. Ciekawe. Chyba, że ona się dopiero przebierze, jak będzie tańczyła ten,
Taniec hula, co? Znaczy nie, w sumie to... Nie, no chyba był taki strój. Po prostu jestem ślapa i go przeoczyłam. Powinno być pewnie tam, gdzie są stroje z podróży. To jest nocne życie, tu są podróże. Ale nie widzę tu żadnej kiecki z trzcin. No i mamy pierwszą zagwozdkę. Byłam przekonana, że to jest do kupienia. Chyba, że to trzeba jakoś odblokować. No, się nie douczyłam. No, nie douczyłam się, moi drodzy. Chyba, że to będzie w tym. Nie, no wątpię, ale zobaczmy. Zobaczmy. No nie ma. I co teraz? No dobra, odpuśćmy sobie na razie, bo... No nie mam pojęcia. A ona idzie kupić. Dobra, niech idzie kupić. Tu jest jakaś miejscowa, więc... Powitaj. To najpierw chyba musi... czy ona musi nas pierwsza powitać? O, idzie nas powitać. Zostaw to. Później kupisz tą drugą. Super. I... No dobra, możemy z nią chwilę pogawędzić. Możesz powiedzieć o podróżach. Powiedz jej, jak to za pierwszym razem pojechałaś nie tam, gdzie chciałaś. Możemy troszkę ją poznać, nie zaszkodzi. I tego powitania luzackiego też tutaj nie widzę w ogóle. Było napisane, że ktoś nas powinien powitać, a my potem... Bardzo nie umiem. No i co, poszła sobie? Nie idź tam, to może kogoś innego, czekaj. Gdzie są jeszcze jacyś tubelcy? Nie możesz go powitać normalnie, możesz tylko tańczyć. Tak, możesz szukać muszelek, bo to jest też w naszym zadaniu. Przynajmniej to może nam się uda zrobić. Gdzie tutaj? Martyna. No cieszę się, że był wart każdego Simoleona, moja droga. Znajdź jakąś muszelkę. Udało ci się znaleźć konchę. Możesz ją wystawić na pokaz w domu albo w ogrodzie. Co to jest? Jest muszelka. I co, zaliczyło nam się? O Boże, zawsze tam, gdzie nie trzeba. Jest zaliczone. To w sumie mamy dwa cele zaliczone. Z trójki. No ale jak tego powitania się nauczyć? Kurczę. To będzie ciężkie jednak. No było napisane, że mam poznać miejscowego. Nie, niego się nie pytaj, bo on cię okradnie. A to nie jest naszym celem. Głodna zbyt nie jesteś jeszcze. Nie będę ci wciskać na siłę. Kup tą drugą pamiątkę szybko. Nie wiem, jak inaczej mogę się z nimi powitać. Teraz to kup, tak. O, brakuje ci chyba na zabawę. A jakby ktoś ci tak... O, zobacz, ile tu jest tubylców. Powitaj ich, może oni ci czegoś nauczą. Ja chcę taką sukienkę z trzciny. Jak mam ją zdobyć, proszę pana? Chyba, że to jest to, co ona ma na sobie. Nie. O, tak, to jest to! To jest to! Tak! Wracaj tu, to jest to! Właśnie o to chodziło! Ale się cieszę, udało się. Teraz musimy to ćwiczyć, tak? Z innymi snimami, wracaj tu. Wracaj tu. Będę się z tobą luzakować, koleś. Swoją drogą nie jesteś brzydki. No, jesteś całkiem ładny. I te mięśnie, kolego, chyba się zaprzyjaźnimy. Nie, żeby ona przed chwilą marzyła o jakimś małym Barbara, więc wiesz. To trochę, naucz go też gestów od siebie tam, wiesz, jakaś piątka. Jakiś cmok, bo on to na nie zna tego. Juhu! No podziwiaj go, nie? Możemy opowiedzieć o twoich podróżach. Jakiś dowcip strzel.
Jeszcze raz to będzie taka. Hej, to zabawa! And then I'm gonna say, and I put on that. Bosia! O, mandila! A smataśna? Dziwa! Tandy! Deszus! Może będziesz miała pierwszą miłość przynajmniej w wakacji, wiesz, że będziesz miała do kogo wracać na tą wyspę. Tylko on tak... On tak średnio. O! Dasz makiwa. Ubawcie się w łapki, bo ty masz taką samą nogę. A, Minka! Hej, Jagobal! Galapto, sam lo... Kondisyny! Magugi! Ha, snugi, snugi! Super, ale on, czemu on w ogóle nie ten... Więcej... A nawet nie mogę z nim... Jest, mogę. Przyjrzyj mu się, zobacz, czy ci się podoba. Podoba ci się chociaż troszeczkę, nie? Jesteś już głodna? Słabo, co ty, nie jesteś w ogóle głodna? Ogarnij się, kobieto. Gdzie jest kibel? Gdzie jest kibel? Miałeś sobie zdjęcie zrobić tutaj jeszcze. Nie, to... Nie, no dobra, to jest tamski, tak. I co? A, możesz przynieść coś wziąć. Energia ci na szczęście. Chcesz iść z nim na randkę? Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Cele celami, ale wiecie. Chcemy się też tutaj zająć swoim życiem towarzyskim, żeby coś więcej z tego było, a nie same podróże. Już mnie witałaś, daj mi na chwilę spokój, bo muszę zjeść. Zjedz tą niespodziankę nosową, to nam się zrobi kolejne zadanie. Pokaż, jak to wygląda. Jest, jem niespodziankę nosową i jest, nauczyłam się bawić z tulcami. Super, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery zadania już dzisiaj zaliczone. No to ładnie, powiem wam. Bardzo nawet. Tu jesteś? Chodź tutaj. Nie, to jest inny. Ty już nie jesteś taki piękny. Mój Jerzy był piękny. Jerzy, jesteś tu gdzieś? Nie macie. Też się rozpadał. I nie zrobiliśmy zdjęcia. Jeszcze tu chyba musimy wrócić w takim razie. Chociaż zdjęcie nocą. Jest jakiś ładny widok tutaj. Możemy zrobić zdjęcie jemu. Jak... Możemy mu zrobić zdjęcie jak ten. Jak ćwiczy. Z tym ogniem. Myślę, że to będzie bardzo fajne zdjęcie. Tylko dam pauzę. Mogę? O. O. Bardzo się staram, bardzo się staram. No dobra, powiedzmy. Drugie zdjęcie do naszej pamiątki albumowej. Superkowo. Superkowo, kochaninka. To co, wracamy do hotelu? W sumie masz jeszcze sporo energii. To jedziemy gdzie indziej. Nie idź na ten deszcz. Może jak pojedziemy na inną parcelę, to... Drewniany hotel nie... Chodź na gorące źródła, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Właśnie, musimy zacząć kopać i szukać nie tylko skarbu, ale i mapy. Ale to może w kolejnym odcinku. Nie musimy dzisiaj wszystkiego przecież zrobić naraz, prawda? Mamy jeszcze tutaj 6 dni. Myślę, że nam się powinno spokojnie udać. 6 dni. Właściwie, kochani, to ja będę już kończyć. Bo i tak troszkę mi trwa ten odcinek włącznie z tym moim początkowym paplaniem. Więc tak, mam nadzieję, że wam się podoba pomysł na tą serię i będziecie razem ze mną... Razem ze mną walczyć, walczyć tutaj, żeby zdobyć te wszystkie cele. Ja jestem bardzo podjarana. Nigdy nie grałam tak w dwójkę, zdobywając tak coś do końca. Nawet nie zwiedziłam tak całkowicie wszystkich tych miejscówek wakacyjnych, dlatego dla mnie jest to coś nowego i mam nadzieję, że będę się równie fajnie bawić. No ale dobrze, na dzisiaj to by było tyle i cóż... Gorące źródła już w kolejnym odcinku. Także zapraszam was serdecznie i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!